Kolejny przykład kuchni, która jest taka długa, tunelowa. Tutaj mamy jeszcze połączenie z wyspą, czyli te dwa tematy, o które prosiliście, tutaj Wam pokażę. I zobaczcie, że kuchnia, która tam z tyłu się znajduje, ona się ciągnie aż do drzwi wejściowych i my po prostu połączyliśmy to. Tutaj jest jeszcze komin w międzyczasie, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy biel, szarość, granat i czerń. To jest farba tablicowa na kominie. Ta część jak gdyby łączy część korytarzową i część... I tak wygląda od strony salonu. Ze względu na to, że mamy tutaj dosyć ciasno i mamy od razu kanapę razem ze stołem, czyli stół jest za kanapą, to wyspa jest mobilna na kółka. Zaraz Wam pokażę realizację. Część szafek jest głębsza, ta górna, dzięki temu więcej się mieści, a część dolna jest płytsza, no tak, żeby funkcjonalnie można było tutaj działać i pracować na tym blacie roboczym. Tego blatu roboczego tutaj nie mamy za dużo, ale za to mamy dosyć dużą wyspę, dzięki której możemy co nieco tutaj zrobić. I tutaj widok od strony salonu. I zobaczcie, już jest realizacja. Także wyspa jest teraz dosunięta tutaj do okna. W razie czego, jeżeli trzeba otworzyć okno, to można ją przesunąć tą wyspę w prawo i w lewo. Ona jest dosyć duża. Dwie osoby mogą pracować z dwóch stron. Po lewej stronie mamy lodówkę, po drugiej stronie mamy piekarnię w zabudowie słupkowej. Daj znać, czy taki pomysł Ci się podoba i obserwuj po więcej. Możesz zobaczyć też inne odcinki dotyczące wyspy i kuchni.